Wydarzenia marca 1968 roku mają kilka nurtów, na przykład nurt związany z walkami w łonie aparatu władzy. O tych wydarzeniach do dzisiaj wiemy najmniej. Innym nurtem była tak zwana kampania antysjonistyczna, natomiast takim największym aspektem tych wydarzeń to były wydarzenia na wyższych uczelniach, protesty studentów, demonstracje, wiece, strajki okupacyjne. Jeżeli chodzi o ten nurt tych wydarzeń studenckich, bezpośrednią przyczyną była decyzja władz PRL o wstrzymaniu wystawienia sztuki Dziady w Teatrze Narodowym w Warszawie. Ta sztuka w reżyserii Kazimierza Dymka była prezentowana w Teatrze Narodowym od listopada 1967 roku. Jednak aparat władzy negatywnie oceniał, uważając, że zawiera ona akcenty antyradzieckie. I w styczniu 1968 roku podjęto decyzję, że 30 stycznia będzie ta sztuka wystawiona po raz ostatni. W związku z tym, że w Warszawie ta decyzja wywołała wzburzenie, na ten ostatni pokaz przyszło bardzo wielu studentów. Po jego zakończeniu odbyła się manifestacja. Nastąpiły pierwsze zatrzymania studentów, którzy zostali później postawieni przed Kolegium do Spraw Wykroczeń. W ciągu następnych tygodni miały miejsce następne represje wobec studentów i grupa działaczy studenckich z Uniwersytetu Warszawskiego podjęła decyzję o przeprowadzeniu 8 marca wiecu protestacyjnego na terenie Uniwersytetu Warszawskiego. Ten wiec został rozgoniony przez funkcjonariuszy ORMO i echa tych wydarzeń wkrótce dotarły do innych ośrodków akademickich na terenie kraju. W efekcie demonstracje czy manifestacje studenckie, także strajki miały miejsce w niemal wszystkich ośrodkach akademickich, a także w innych miejscowościach, gdzie nie było wyższych uczelni. I w tych manifestacjach często brali udział także uczniowie szkół średnich albo robotnicy. W Poznaniu pierwsze informacje o wydarzeniach w Warszawie zaczęły docierać do studentów w poniedziałek 11 marca 1968 roku. Zaczęto je sobie przekazywać w formie tak zwanej szeptanej propagandy. Pojawiły się także pierwsze ulotki i wezwania do wieców solidarnościowych w Poznaniu na placu Mickiewicza. Pierwszy taki wiec, manifestacja odbyła się 12 marca o godzinie 15. Została ona rozproszona przez funkcjonariuszy milicji, ale w godzinach wieczornych po raz drugi odbyła się podobna manifestacja pod pomnikiem Adama Mickiewicza. Do najbardziej burzliwych wydarzeń w Poznaniu doszło następnego dnia, 13 marca. Wtedy odbyła się największa demonstracja na placu Mickiewicza. Wzięło w niej udział co najmniej 2000 studentów. W tym wypadku jednak zostali oni bardzo szybko spacyfikowani przez oddziały ZOMO. Kolejna manifestacja na placu Mickiewicza odbyła się w godzinach wieczornych, natomiast studenci zamieszkali w akademikach na Winogradach, próbowali przejść w kierunku centrum miasta Poznania
i zostali oni zatrzymani przez funkcjonariuszy ZOMO i rozpędzeni. 13 marca w Poznaniu zatrzymano największą liczbę protestujących, było to 116 osób. W tym czasie zaczęto także organizować wiece, spotkania na terenie akademików, na terenie klubów studenckich, w kinie Kosmos. W czasie tych wiec podejmowano różne rezolucje, zgłaszano postulaty, odbywały się ostre w tonie dyskusje z władzami uczelni. Padały często hasła solidarności ze studentami w Warszawie, a także w innych ośrodkach akademickich. Następnego dnia, 14 marca, rozpoczęła się kampania prasowa w prasie lokalnej, skierowana przeciwko organizatorom protestów w Poznaniu. W gazecie poznańskiej ukazał się obszerny artykuł zatytułowany "Przeciw prowokowaniu awantur ulicznych". W tym artykule z imienia i nazwiska wymieniono kilku studentów, którym zarzucono organizowanie tych protestów. W tym dniu odbyła się kolejna manifestacja, także z udziałem około 2000 studentów. Ona także została rozproszona. Doszło także do dużego wiecu na terenie Wyższej Szkoły Ekonomicznej, gdzie spotkało się około 800 studentów. 15 marca te napięcia zaczęły opadać. W kolejnym dniu protestów te zgromadzenia miały już mniejszy zasięg, ale także były rozpraszane przez funkcjonariuszy milicji. Natomiast w sobotę 16 marca władze zorganizowały oficjalny wiec poparcia, który został zorganizowany również na placu Mickiewicza, jednak mogły w nim wziąć tylko osoby z aktywu partyjnego. Natomiast studenci zgromadzili się w pobliżu akademika Hanna Sawicka, to było na ówczesnej ulicy Stalingradzkiej, i spod tego domu akademickiego próbowano manifestacją przejść w kierunku placu Mickiewicza, jednak demonstracja została znowuż zatrzymana i rozproszona przez funkcjonariuszy ZOMO. 16 marca był ostatnim dniem takich protestów w formie demonstracji studenckich. Natomiast równocześnie grupy studentów próbowały wydawać ulotki, w których wzywano do gestów solidarności ze studentami. W innych ośrodkach akademickich protestowano przeciwko używaniu siły. Jedną z takich inicjatyw była inicjatywa podjęta przez grupę studentów Wyższej Szkoły Rolniczej. Studenci ci na maszynach do pisania sformułowali ulotkę, której treść warto przytoczyć. Ulotkę tą zatytułowano "Wyjaśnienia". Obywatele miasta Poznania. My, studenci uczelni poznańskich, odcinamy się zdecydowanie od wszystkich elementów syjonistycznych i zbankrutowanych politykierów. Nie chcemy żadnych rozdźwięków między klasą robotniczą i młodzieżą akademicką. Domagamy się uwolnienia aresztowanych studentów, zgodnie z prawem informacji w prasie i radio, wolności słowa i manifestacji. Protestujemy przeciwko fałszowaniu prawdy o charakterze manifestacji studenckich, oskarżaniu nas o działalność antysocjalistyczną i antyrządową, brutalnemu zachowaniu się MO, biciu kobiet i dzieci. Obywatele, prosimy was o obiektywną ocenę sytuacji i solidarność. Te ulotki były kolportowane w centrum miasta Poznania, ponieważ studenci chcieli, aby dotarły one do uczestników tego oficjalnego wiecu na placu Mickiewicza.
Służba Bezpieczeństwa podjęła bardzo intensywne działania operacyjne i śledcze w celu wykrycia inicjatorów wydrukowania tych ulotek i w ciągu kilku dni zatrzymano i aresztowano kilku studentów. Pięciu z nich zostało postawionych przed sądem i skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Poznaniu. Natomiast inna grupa studentów z Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Akademii Medycznej i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu powołała z założenia tajną organizację. Inna grupa studentów podjęła decyzję o zorganizowaniu de facto podziemnej organizacji, która przyjęła nazwę Międzyuczelniana Komisja Organizacyjna Studentów Miasta Poznania. Była to organizacja założona przez studentów Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Akademii Medycznej oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Grupa ta wydała także obszerną ulotkę, w której zawarto, można się tak określić, pewne tezy programowe. Ponadto nawiązano kontakty ze studentami z innych uczelni, odbywały się spotkania poza Poznaniem, jednak w kwietniu 1968 roku Służba Bezpieczeństwa rozbiła tą grupę i w efekcie działań operacyjnych i śledczych pięciu studentów zostało postawione przed sądem w Poznaniu i skazano. Ponadto studenci byli karani na swoich uczelniach, stawiano ich przed komisjami dyscyplinarnymi, zasądzano wiele kar o charakterze administracyjnym, na przykład odbieranie stypendiów, nakaz opuszczania akademików, odbierano legitymacje studenckie. Ogółem do maja 1968 roku zatrzymano w Poznaniu 220 osób i co ciekawe, wśród nich było tylko 95 studentów, natomiast wśród pozostałych osób byli także robotnicy, uczniowie szkół średnich, pracownicy naukowi. Na przykład do maja 1968 roku w województwie poznańskim zatrzymano ogółem 220 osób. Wśród nich było 95 studentów, a ponadto byli tam robotnicy, uczniowie szkół średnich, pracownicy różnych instytucji. Spośród tych osób część została postawiona przed kolegiami do spraw wykroczeń, część przed sądami. Oprócz tych dwóch procesów studenckich przed sądami toczyły się także sprawy przeciwko osobom, które kolportowały ulotki w Kaliszu i Wrześni, byli to pracownicy tamtejszych zakładów pracy. Oprócz kar takich o charakterze administracyjnym, niektóre osoby, które były członkami PZPR, ponosiły także kary partyjne, zdarzały się wydalenia z PZPR. Ponadto można przypomnieć także przypadki studentów, którzy zostali postawieni przed komisjami dyscyplinarnymi na swoich uczelniach. Najwięcej było studentów uniwersytetu, bo 65, natomiast w Wyższej Szkole Rolniczej 19 studentów tej uczelni zostało skazanych na pracę w studenckich hufcach pracy przy budowie domów akademickich. Oprócz wymienionych przypadków represji wobec studentów,
Można jeszcze przypomnieć, że represjonowano także osoby z innych środowisk, na przykład dwa procesy sądowe w Kaliszu i Wrześni dotyczyły pracowników tamtejszych zakładów pracy, którzy kolportowali ulotki. Ponadto część osób, które były członkami PZPR, zostały także objęte karami partyjnymi, na przykład naganami, czy wykluczeniem z PZPR. Oprócz kar wymierzanych przez sądy, kolegię do spraw wykroczeń czy komisje dyscyplinarne, osoby, które były członkami PZPR, ponosiły także kary partyjne. Między innymi otrzymywały nagany albo były usuwane z partii. W jednym z dokumentów partyjnie stwierdzono, że dzięki takim orzecznictwom, tutaj jest cytat, oczyszczone zostały szeregi partyjne z elementów obcych i wrogich. A więc ten zakres represji był dość szeroki, ponieważ nie były to tylko sprawy o charakterze sądowym, ale także administracyjnym czy partyjnym. Wydarzenia marca 1968 roku, które miały miejsce w Poznaniu, trwały około tygodnia, od 11 do 16 marca 1968 roku, ale oprócz nich także miały miejsce różne przejawy solidarności poza środowiskami akademickimi. Pojawiały się ulotki i napisy na murach w różnych miejscowościach. Wydarzenia marca 1968 roku w Poznaniu miały krótkotrwały przebieg, trwały około tygodnia. Natomiast ich konsekwencje były długofalowe, ponieważ niektóre osoby, które zostały relegowane przez wiele lat, nie mogły studiować. Wiele osób wyjechało z Poznania i studiowało poza Poznaniem, na przykład na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Echa marca 1968 roku jeszcze były słyszalne długo po roku 1968. Nawiązywano do nich chociażby w mało znanej demonstracji studenckiej w 1970 roku w Poznaniu, a także w okresie późniejszym, w latach 70., gdy organizująca się, powstająca opozycja często nawiązywała do tych wydarzeń.